imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, gdy myślę o Twym świętym sercu, które musiało znieść tyle ran, do oczu napływają mi łzy. Wiem, że ja również jestem winna Twojego cierpienia. Codziennie tak łatwo przychodzi mi wybieranie grzechu, zamiast tego, czego nauczył mnie Pan Jezus. Tak bardzo Cię przepraszam. Matko Boża, nie chciałam Cię zranić. Nie chciałam zadać bólu Twemu Synowi, a mojemu Zbawicielowi. Przegrałam z własną słabością i tak bardzo się tego wstydzę. Błagam, wybacz mi, Matko, całe zło, jakiego się niebacznie dopuściłam. Wybacz, bo nie wiem, co czynię. Maryjo, dziś postanawiam z całą mocą przylgnąć do Ciebie. Z Twojego serca czerpać siłę do walki z grzechem. Pragnę stać się lepszym człowiekiem podążającym drogą Chrystusa. Zrobić wszystko, by Cię nie zasmucać, by zasłużyć na życie wieczne. Postanawiam każdego dnia wielbić Ciebie nie tylko modlitwą, ale również uczynkami miłosierdzia czynionymi w Twoje imię. Proszę, pozwól mi służyć Tobie i Panu Jezusowi. Matko Boża, szczerze żałuję za każdy mój grzech i stanowczo sprzeciwiam się szatanowi. Wybieram Ciebie zamiast jego pokus. Wybieram krzyż zamiast ciemności. Cała zawierzam się Tobie. Proszę, przyjmij mnie niczym skruszone dziecko. Na wieki będę Cię wielbić. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!